Cześć, 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 moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta, ale, zanim zaczniemy, moi drodzy, stała się rzecz naprawdę smutna. Jestem sam na Palionowie, zostałem sam i dzisiaj ruszam na ratunek chłopaków. Jest Neonek, jest Szybson na serwerze, są po drugiej stronie świata, moi drodzy, w świecie Herobrine'a. Ja nie jestem w stanie już tutaj nic sam zrobić, muszę po prostu do nich ruszyć na ratunek. Jednak najpierw, zanim zaczniemy, proszę o zostawienie bardzo dużej ilości łapy w górę i przepraszam za ostatni błąd, który tam miałem pod filmikiem. To było przedwczoraj, bo po prostu mały błąd w montażu, musiałem go wrócić jeszcze raz, więc przepraszam was za to. Dobrze, moi drodzy, teraz lecę im wysłać wiadomość. Mam tutaj książkę z piórem, jak widzieliście również, mogliście zobaczyć na kanale od Szczypsona. Pisałem z nimi poprzez właśnie portal. Możemy im tam wysyłać z naszego świata do ich świata tylko jakieś przedmioty, dlatego taką książką możemy się komunikować. I dlatego, moi drodzy, dzisiaj się ich spytam na samym starcie odcinka, czy mogę w ogóle wysłać, czy oni w ogóle jeszcze żyją, czy, bo nie mam z nimi po prostu kontaktu. Więc tutaj jest to ostatnia wiadomość i spytam się: halo chłopaki, czy żyjecie? No i wiecie, jak mi odpiszą, no to wtedy będzie, że tak, no i po prostu czekamy na odpowiedź. Wy w międzyczasie możecie zostawić łapę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i subskrypcję, bo lecimy do 20 tysięcy subów, więc zachęcam, bo odcinki, moi drodzy, są codziennie i są często live'y. Dobrze, moi drodzy, czekamy przy portalu na odpowiedź. No, mam nadzieję, że chłopaki żyją, tylko ja też nie wiem, czy ta odpowiedź pojawi się tutaj, czy jak ja miałem tam, że ona się pojawi w wiosce, więc ja pójdę do wioski, bo tam też mamy portal, tylko on po prostu jakoś przekazuje inaczej informacji. Tamten portal jest tylko do przekazywania informacji, więc ja muszę to zobaczyć na szybko. Idę zobaczyć, czy tam nie leży ta książka, moi drodzy. No, oby, żeby, no kurczę, pragnę tego, żeby oni jednak żyli, no bo co ja będę robić sam na Palionowie? No, jest jeszcze Palion, ale go obecnie nie ma, bo wyjechał w ciężką delegację burmistrzową. No i mam nadzieję, że chłopaki żyją, no naprawdę, bo będzie no mega smutno. No mam nadzieję, że wszyscy mają się tam okej. Zobaczmy, tutaj są szkielety w ogóle, dlaczego? To jest jakieś przeklęta już ta wioska. Muszę iść zobaczyć, czy jest ta książka, poczekajcie. Jest książka, moi drodzy, jest książka, jest nadzieja, patrzcie, jest pająk, poczekajcie, muszę najpierw się uporać z pająkiem. Dobra, zabity, co napisali? Żyjemy! Moi drodzy, to będzie najryzykowniejsza decyzja w moim życiu, ale wchodzę tam. Robimy to, wchodzę tam, nie mam żadnych itemów tak naprawdę, ale moi drodzy, robię to. Wchodzę do świata Herobrine'a, moi drodzy, idę do tego jego głównego portalu i mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. Dlaczego tu jest tyle potworów w naszej wiosce? Tu gdzieś musi nie być światła, ale tym się zajmiemy później. Teraz idę ratować chłopaków, moi drodzy. To będzie przełomowa chwila na Palionowie, ponieważ mam nadzieję, że zwalczymy Herobrine'a. No, będzie kres po prostu jego strasznym działaniom. I dzisiaj zobaczycie, no, na mojej perspektywie ten świat, ja go jeszcze nie widziałem, ja tam w ogóle jeszcze nie byłem, moi drodzy, no i strasznie się boję, ale trzeba to zrobić, bo przyjaciele są w potrzebie, muszę im pomóc. No i, no, może tutaj ten glowstone, nie mam jedwabnego dotyku, to chyba się nie zbierze to. Zbierze się to? Troszeczkę się zbierze, dobra, to ja to wezmę. Jakby się miał przydać glowstone jeszcze w razie czego na tamtej drugiej, na tym drugim świecie. Żeby to wszystko, moi drodzy, było przygotowane do walki z Herobrine'em, bo jak wiecie, on się boi glowstone'a, on się boi jasnych pomieszczeń, więc musimy mieć takie rzeczy. Mam 60, powinno starczyć na jakieś małe pomieszczenie. No i, moi drodzy, wchodzę. Wchodzę tam, zaraz będę tam. Poczekajcie, może tutaj 20, jeszcze magma, okej. Okay, moi drodzy, teleportujemy się. Czy to się uda w ogóle przeteleportować się do świata Herobrine'a? Moi drodzy, jestem gdzieś! Co? Chłopaki! Przyszedłem was uratować! Nie, co? Przyszedłem was uratować! Coś ty zrobił! Ty zwariowałeś, chłopie! On jest szamieje, dobra, ja go jak my stąd wrócimy teraz? Dlaczego? A to ty, Neon, sorry. Dlaczego? Ale uda nam się wrócić! Byłeś nam życie w tym momencie, byłeś naszą ostatnią szansą, żeby... Nie, to jest wszystko... Widzisz co? Widzisz to, co tutaj mamy? To jest wszystko, co mamy tutaj. Byłeś jedyną osobą, która mogła nam przekazać tamtego świata. Tylko tyle, ja myślałem... Co? Chodź, Dave, tutaj, chodź tu, chodź tu ze mną. Zobacz. Skocz na murek i zobacz. Co? Co jest dookoła? Tu nic nie ma, stary, nic totalnie. Nie, ja myślałem, że wy tutaj macie... Wiesz, co się tutaj dzieje? Co się dzieje? Jedyne, co mamy na tym świecie, to ataki od Herobrine'a i respina miliard potworów, z którymi się musimy... Nie. Boże, co ja zrobiłem najlepszego? Nie wierzę. I to jest wszystko, co jest na tym całym świecie? Nie ma nic? W ogóle chodziliście gdzieś tutaj? Totalnie nic nie ma, stary. Ja już prawie raz umarłem z głodu, w taką podróż się wybrałem, potem nawet nie potrafiłem znaleźć domku, bo tu wszystko wygląda tak samo. No nie, ale macie jakiś domek. Rosną, a tu tylko jakieś grzyby. Ale jakiś domek macie, ale nawet nie ma łóżka. Boże, co ja zrobiłem najlepszego? Tak się nie da spać, stary. Ale wziąłem jasnopył. Może z tego jasnogłazu coś zbudujemy. Z glowstone'a, moi drodzy. A ile tego masz? Trzy wełny. Poczekaj, muszę sprawdzić dokładnie, ile tego mam. Mam 60.
Więc starczy na, no, parę bloków, na pewno. Mam 60, tylko takiego właśnie, takiego, o. Przepraszam, bo jestem chory na to miejsce. Nie ma problemu, na zdrówko. Pokażę ci, co się dzieje, jak się łóżko postawi, dobra? Okej. Patrz, postawiłem łóżko i spróbuj się w nim przespać. No, gratuluję. Co? Ale dlaczego? No, nie, no, ale jak? To jest jakiś... Tutaj nie ma odpoczynku, stary. Tutaj jest męka. Jezus, jakby, i wy nie spaliście. Nie, i wy na tym śpicie? No może na trawie będzie wam wygodniej. O, tutaj na trawce jest wygodniej, ale to i tak jest dramat, dobrze, musimy zrobić coś z jasną krową. Stary, później plastika masz na czole, to nie jest fajne. Nie, zobaczcie to, tutaj nic totalnie nie ma, patrzcie. Zero, jak wy to w ogóle przeżyliście tyle dni tutaj? Przecież ja byłem sam na palinowie, nie miałem co robić już. Właśnie dzięki takiej osobie, która nam wrzucała tutaj itemy, a teraz nawet takiej osoby nie mamy. Ja nie wiem, co zrobimy w tym momencie. Nie, musimy obmyślić strategiczny plan, jak pokonać Herobrine'a. Tak, musimy... No przestać, po prostu nie możemy się bać. Moi drodzy, mam jasnopył. To nam się przyda, naprawdę, patrzcie, zrobię z tego bloki. Czekajcie, tutaj muszę to zrobić tak mega szybko, więc zrobię pyk, okej. Okay. Tutaj jeszcze troszeczkę starczy. Dobra, mam idealnie na 16, na 15 bloków glowstone'a. Gdzie stawiamy pułapkę na Herobrine'a? Musimy postawić gdzieś pułapkę, on tam musi przyjść, musi być zwabiony. Tylko nie stój za długo w portalu, bo cię zabije. No, trzeba tak szybko przeskakiwać. Nigdy nie wypowiadaj pewnych słów, to znaczy nie mogę ich dokładnie wypowiedzieć, bo wtedy zginę. Tak? Ale opowiem ci, o co chodzi mniej więcej. Nigdy nie sugeruj Herobrine'owi, że jak to powiedzieć innymi słowami, że... Na tamten ci się świat tu nie podoba. Coś. O, właśnie. Aha. O, nie sugeruj mu, że chcesz na tamten świat coś tam. No, wiesz, o co chodzi. Tak, rozumiem. Ale tu, Jezu, to wy nawet nie możecie mówić, że chcecie. No, nas ciągle słyszy, no. Ciągle nas słyszy, stary. Totalnie nie możemy. Jezus. Masakra, ja nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę. Ja myślałem, że nie jest aż tak źle, że wy sobie tutaj jakoś radzicie, macie jedzenie, wszystko. Że to jest po prostu taki tylko miły to, świat. No, ta kraina nie. To jest koszmar. Słuchaj, no tu rozmnażałem jeszcze krówki, starałem się stworzyć ekosystem czy coś. Ale macie przedmioty, patrz, macie złote miecze, jesteśmy jest w stanie... Jest plus, jak coś jedynie, trawa tak. To rośnie i to jest spoko. O, no, to, ale, na, no, to, tak to super. To... Ale jesteście uzbrojeni, macie miecze, wszystko, tak? No to tak, to mamy. No to jesteśmy w stanie walczyć z Herobrine'em, patrzcie, zbudujemy jakieś, nie wiem, jakieś pomieszczenie, które musi przyciągnąć do siebie Herobrine'a. Może jak będziemy cały czas coś mówić, nie wiem, nie mam pomysłów. Macie jakiś pomysł, jak go przyciągnąć? Nie wiem, a ile masz tego glowstone'a? 15 bloków. Musi nam to starczyć. Mało. Ale musi nam to starczyć, jakieś takie małe pomieszczenie. Albo jakieś może, jakieś, nie wiem, no jakiś znak, żeby tutaj przyszedł i wtedy go zabijemy. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Może wyciągniemy tutaj jedną krowę, żeby na przynętę ją dać. Ja mam pojęcie, chłopaki. No to w sumie jest jakiś pomysł, tak. Wiem. Jedynie jest jeden tekst, na który Herobrine reaguje zawsze. Jeden. Jaki? No dotyczący tego, że chce się stąd wydo... O kurczę. Co? Ale no, dlaczego? Ale... No bo powiedział. Powiedział, że chce się stąd... No nie mogę tego za bardzo powiedzieć, stary, bo wtedy mnie też... Ale chyba, jak... Chyba, że szeptem. Powiedział, że chce się stąd wydostać. Nie! Zostałem sam? Nie! Herobrine ich zabił! Herobrine zabił! Dlaczego? Patrzcie, wszystkie przedmioty, wszystko to od nich, od chłopaków. Jestem sam, moi drodzy uwięzieni. Nie mogę nic zrobić, patrzcie. Nie ma nikogo, jestem sam. Dobra, moi drodzy, ja szybko buduję pułapkę na Herobrine'a. No i nie wiem, no będę myślał cały czas, możecie pisać w komentarzu na dole, jak myślicie, no jak mamy zwabić tego Herobrine'a. Zobaczcie, ja zrobię taki mały pokój. Zrobię coś takiego, żeby tutaj zwabić Herobrine'a. Mam nadzieję, że mi starczy bloków. Starczy mi bloków na zwabienie Herobrine'a. Mogę nawet jeszcze troszeczkę tutaj dołożyć. O, tak po bloku jeszcze. On do tego musi przyjść, moi drodzy. I wtedy, no ja będę tutaj gdzieś czekał cały dzień, całą noc. Moi drodzy, zobaczcie, tutaj sobie przeskoczę na tą górną krawędź, okej. Mamy coś takiego, jak gdzieś tutaj za tym murem, gdzieś skryty, o, pokażę wam, coś takiego będę czekał na Herobrine'a, moi drodzy, jak go zobaczę, to od razu postaram się go zabić, no jeszcze zobaczymy, czy mamy jeszcze jakieś inne przedmioty w skrzynkach, no bo jest naprawdę dramat, zostałem sam, mamy na szczęście dużo zbroi, mamy łuk, bardzo dobry, neonka, Boże Święty, Staś Policja, od policjanta łuk bardzo dobry, patrzcie jaki on ma efekt, tu jest jeszcze jakiś jeszcze inny łuk, płomień, przebicie, nieskończoność, odrzut, wielostrzą, moc, niezniszczalność, to jest chyba najlepszy łuk z gierki, mi się wydaje. Do tego mamy chyba lepszą nawet zbrojkę niż ja mam, bo ja mam samą ochronę. A tutaj w tej skrzynce jeszcze co? Eko Endera.
enderperły, lazury, TNT. To wszystkie rzeczy, które chłopaki mieli, które tutaj udało im się przenieść na ten świat tak naprawdę. Nie, no ja nie wierzę. Dobrze, że mamy krowy, to będę miał co jeść cały czas. Muszę je jakoś rozmnożyć. Nie wiem, czy mam teraz... O, mam pszenicę. Dobra, no to mogę dać im pszenicę, żeby się troszeczkę porozmnażały, żeby było tego więcej. Tylko też, żebym miał co jeść. Dobra, ta mała krówka, nie wiem, czy ona tutaj na mnie wyleci, więc muszę szybko tutaj dać jakiś kamień. No i co, moi drodzy? Możecie pisać w komentarzach na dole, czy... No co mam po prostu zrobić teraz, no bo... No nie wiem, zostałem sam, jestem tutaj sam uwięziony i teraz muszę zbudować, nie wiem, no albo jakąś pułapkę, albo jakoś przyciągnąć tego Herobrine'a w to miejsce. Nie, nie mam pojęcia, naprawdę, możecie mi szybko teraz na czacie napisać, co mam zrobić teraz w tym świecie Herobrine'a. A ja się w tym momencie, moi drodzy, z wami żegnam. Do zobaczenia na następnych odcinkach. Łapa, subik. No i do zobaczenia jutro w następnym odcinku. Elo!